Podczas przygotowań bawiliśmy się tak. Witam Państwa. Znaleźliśmy się tutaj, ponieważ dzisiaj kręcimy Liptaba. Z kamerą byliśmy wszędzie. Na nasz bal pofatygowała się nawet dama z łasiczką. Ponieważ moja babcia trzymała te szaliki tutaj za 20 lat, żafie. O, takie. O, proszę, będzie kamerą. Niektórzy szlifowali kroki taneczne. Inni żywili się kulturą żywych bakterii. Niespełna 5 minut przed nagraniem jeszcze uczyliśmy się tekstu. W świetle kamery ujawniły się największe bolączki tegorocznych maturzystów. My imitujemy więźniów tej szkoły, tak? Że my tutaj robimy, musimy pracować za nic. Nic nie dostajemy w zamian, no to wszystko może już. Na szczęście nie musieliśmy się o nic bać, ponieważ chroniła nas służba publiczna. Jestem Gabi Motlewska i dzisiaj kręcimy Liptaba i moim zadaniem jest udawanie policjantki. I siły specjalne. Dalej będę ochroniarzem. Proszę bardzo. Tak będzie. Więc kogo grasz w tym oto filmie? Gram dziewczynę gangstera, porządną szmatę. A ty kim jesteś? Ja rozmawiam przez telefon. Taki oto najnowszy model, proszę. A że gorąca atmosfera nie opuszczała nas nawet na krok, to i punkty zapalne pojawiały się nie w porę. Zgłaszamy pożar, ewakuacja całej szkoły, prosimy o wychodzenie z całej szkoły. Do widzenia, do widzenia, książki się palą, dzienniki też. Szkoła odwołana, prosimy, ewakuacja. Poniedziałek zajęcia odwołane. Cały tydzień. Doda bez nergala? Tak, można bawić się tylko u nas. Zgadza się? Jest mi trochę smutno, bo co prawda nie mam nergala, ale wiem, że moi fani mnie kochają nawet bez niego. Ja mam nadzieję, że cały Liptab bardzo się uda i będzie niezapomnianą pamiątką na stare, na dorosłe życie. Pewna pani bardzo przejęła się swoją rolą. Moim jest bardzo ważna. Bez mnie by się to nie mogło obejść, bo ja jestem uczennicą i mam... Kaskadejskie zadanie skacze z parapetu. A jak podoba się atmosfera na planie? No, generalnie mówiąc, czad. Podczas nagrywania każdy znał swoje miejsce i rolę. Widać było ogromną determinację. Najmniejsi ekscytowali się najbardziej. Co robiłeś? Ja śpiewałem otóż pierwszą zwrotkę, prawda? I udawałem, że pakuję, prawda, tutaj na te mięśnie. Po nagraniu zdania były podzielone. No fajnie, super, bardzo fajnie. Nie śpiewali! Nie było dobrze, bo nie śpiewali! Jak się okazuje, nie brakuje dowodów i na to, że dziewczyny są potrzebne. Było bardzo dobrze, mój kolega Szymon Gruszka z gumową lalą na fortepianie był genialny. To jest urodzony geniusz, nie pokażę. Małego atlety wszędzie pełno. Ja się nie będę chwalił, ale jestem najlepszy. Niestety nie obyło się bez strat. Rozwaliliśmy biblioteki, bo no zróbmy to jeszcze raz. To
też cię lubię, też. Mam nadzieję, że nie będziemy musiały pokryć kosztów zepsucia tego biurka tuż za wyznania. Jesteśmy zbyt biedni, żeby pokryć koszty wszystkie, które zniszczyliśmy. Rozwajmy przez was stół. Rozwajmy stół. Stołu nie ma. Kolega z klatą. Co ci się stało? A nic, umazali mnie i tak wyglądam teraz, no. A czym cię umazali? Węglem. Jako murzyna w tym mieście, nie mogę. A ty jaką masz drogę? Pobrudził, ja jestem hardcorem, certyfikaty 4 mam. Ja tutaj, no super, jest impreza. Rambo, nie ma takiego bicia. Rambo jeden, ale 18. A jestem Dark Vaderem. Dziękuję, dobranoc. Niektórzy odkryli swoje prawdziwe powołanie. Przejdę tam scenariusz. Drugi za rolę główną, trzeci za muzykę. Za efekty specjalne? No w ogóle, no ja to powinienem, nie wiem, no kurde, no jakieś turnę zrobić. Bardzo jest fajny lip dub i skaczemy sobie do muzyki. Aniu? No to jeszcze raz. Podczas nagrywania nie było czasu na dyskusję. Dzień dobry. Dzień dobry, ja muszę lecieć. Obecne były największe gwiazdy show biznesu. O, dodam. Powiedz mi, co tam robi. I przemysłu rozrywkowego. Hej, a ty co robiłeś? Ja gram na fortepianie. Uczymy mój mistrz Mądruszka. Bardzo fajnie było. Udana i ona jest Hello Kitty. Ja lubię Hello Kitty. Przesłania, co po niektórych uczestników zabawy, nie zdołaliśmy rozszyfrować. Jestem robogrólem, mam moc, mam moc. Wśród ogólnego podekscytowania niektórych zajmowały całkiem przyziemne sprawy. Jest prawo, spójrz na lewo, wszyscy się bawią, ja bym to tak powiedział, tam koledzy pływają, no i jest do przodu. Jeszcze potrwa, bo mi obiad stygnie. Niektórzy zdradzili nam swoje najskrytsze tajemnice. Też bym chciał rodzinę pozdrowić, a mianowicie Luke, jestem twoim ojcem. Bo bardzo jestem zmęczony po tych wielu próbach, ale mam nadzieję, że wszystko wyszło bardzo dobrze. A pan? Pani Marcin? Naprawdę było wspaniale, jestem wprost zdumiony. Czy chcielibyście kogoś pozdrowić? Mamę, tatę. Szczególnie mamę i całą naszą klasę 3D oraz pana kamerzystę. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo za wywiad. Dziękuję. Nasza pamięć i serdeczne życzenia nie ominęły dyrekcji szkoły. Chciałbym podziękować bardzo za to, że mnie uczy fizyki i jest dla mnie to bardzo ważne. Jest dla mnie najwyższy autorytet w tej szkole. Bardzo go uwielbiam, moim zdaniem. Jest najlepszym nauczycielem w całej szkole. Dziękuję za możliwość wypowiedzi. Chciałbym się serdecznie pozdrowić. Dziękuję bardzo. Sądzę, że udało nam się pokazać, że szkoła to nie tylko stres, oceny i klasówki. To przede wszystkim dobra zabawa, zawieranie pierwszych miłości, przyjaźni. Wszystkim maturzystom życzymy udanej zabawy.